Siema, ja jestem Czechu i my sobie, słuchajcie, kontynuujemy tam, gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku. Witam, witam. Co? Słyszałem, że nie płacisz swoich długów. Ładnie to tak? Co? Jaki długów? Służę przypomnieniem. Przekonaj dłużnika, żeby oddał pieniądze. No właśnie, kontynuujemy sobie całą historię z gry, słuchajcie, Rustler. Niepełnej wersji. W sensie pełnej, ale nie do końca dokończonej. Wydaje mi się, że nie możemy mu jakby zdzielić gonga tak zwanego. I ty, a tu są jakieś. O, to są strzały do kuszy. Ma to sens, więc wydaje mi się, że musimy mu przypierdzielić tarczą. Uch, nie umiesz mocniej przyłożyć? Co? O tak. To znaczy, o nie, ten ból jest taki, nieprzyjemny. Teraz czujesz mi mocniej, mocniej. Uderz mocniej. Och, to był naprawdę przyjemny wycisk. Masz pieniądze z bonusem. Zasłużyłeś cukiereczku. Zabierz pieniądze od dłużników w cukiereczku. No dobra. Interesujące. Co? Nie wiem w sumie. Powinienem się bardziej przygotowywać do tych odcinków. Jak ja sobie wymyślę te początki, żeby co jakieś miało sens. Problem jest taki, że nie traktuję tej serii jako pełnoprawnej serii, a pojawiają się odcinki jako pełnoprawnej serii, jako pełnoprawna seria. Więc powinienem też tak to traktować, ale mam ciągle mam takie wrażenie, że to głupia jakieś takie giereczka, którą będę montować. W rzeczywistości niestety nie mam myszki, co już mówiłem w poprzednim odcinku. Myszka niestety jest nieposiadana. Plus strasznie się zmęczyłem, bo robiłem pajacyki, żeby dotlenić, żeby tutaj serce zaczęło pompować. Oż mordę, wybacz, ale spieszę się na karocę. Wyskakuj z hajsu. Problem z... Gdzie... Halo! Proszę się zatrzymać, panie dłużniku. Kusie, blaszka. No dobra, przynajmniej mamy go zaznaczonego, plus mamy kuszę. Nie wiem, czy powinienem mu strzelać z kuszy. A to w konia strzelam, biedny konik. O, to o kasę chodzi. Pewnym był, że małżonka cię przysłała. Pewnie już odjadę. Co? Nie wiem. No widzicie, taka o segiereczkach, nie wiecie, i teraz przypadkiem mówicie, co to jest za gra? Taka o. I z tego, co się nie mylę, to jest polskiego studia. Więcej niestety wiedzy nie posiadam na temat tej gierki. Oprócz tego, że jest cały czas rozwijana i pewnie robi tak jakieś 3 osoby czy coś. Sam nie wiem, jak się robi grę, w sensie. Czy oni zrobili te modele, czy są takie modele, które można sobie. Czy może to są takie modele, które można sobie gdzieś kupić? Jedyne co tutaj robią, to jakby jakieś eventy, na przykład kto się z kim bije i oczywiście piszą dialogi i fabułę. Ciężko mi określić. Jak to zostało zrobione? Pierwszy raz w sumie widzę, znaczy nie pierwszy raz, widziałem też GTA takie właśnie, bo to jest takie GTA, jest jeszcze jedno GTA i prawdopodobnie po tym GTA nagrywam sobie serię z prawdziwego GTA. Taki jest plan. Więc sporo tych GTA niedługo będzie. Jest jeszcze, ej ty tam, coś tam, nie ty, daj, coś tam, kurwa, zostaw mnie. Więc słuchajcie, będzie niedługo będzie na kanale. Dużo GTA. Jeszcze jest taka fajna gierka, słuchajcie, GTA z lat 70. Nie wiem, czy to jest polskiego studia, ale wiem, że gra jest oceniana bardzo dobrze. Też właśnie z takiej perspektywy górnej. No tylko jest chyba pełnoprawną wersją już tego i jakby jest.
o wiele bardziej dopracowana. No mi dzisiaj tchu brakuje. Ty, czemu my właściwie sobie nie zachowamy tego siana, tylko mu oddajemy te 600? Wiesz co, zatrzymaj je, tak naprawdę bardziej chodziło o przestrogę dla innych, o. A to interesujące bardzo. Dobra, mamy kolejną w sumie misję od tego chłopa, to to zróbmy, no. Plan B. Nazywa się misja. Szkoda, że nie ma dialogów, bo tak to muszę czytać. To ostatnio praca przybiera dla mnie nieco zbyt intensywny obrót. Być może powinienem zacząć myśleć o alternatywnych sposobach na życie. Potrzebuję, abyś pomógł mi odnaleźć mój stary plan B. To skrzynia, którą zakopałem dawno temu. Problem jest, że w tym momencie jej zakopywanie wieki temu mogą być nieco wstawione i zapomnieć oznaczyć miejsce kamienia czy coś w tym stylu. Pamiętaj tylko, które było to pole. Okej. Okay. Czyli chłop zakopał to na polu, jakieś tam skrzynie. Musimy jakby pługiem wyciągnąć tą skrzynię, zahaczyć o nią czy coś. No dobra, to chodźmy. Właśnie brakuje mi tego takiego dialogu. Póki są takie napisy, to mam giga wrażenie, że ta gierka jest straszną amatorszczyzną, jak widzę dziś napis. Tak samo jak ciężko mi jest, na przykład 60 seconds. Nie wiem, jakoś nie lubię, jak nie ma dialogów, to jakoś nie chce mi się grać. Nie wiem, czy też tak macie. Super są ważne dla mnie dialogi w grze. Jak nie najważniejsze, tak szczerze. Oraj pole w poszukiwaniu skarbów. Ale mi się teraz przypomniało, kiedyś miałem taki... Ty chamie! Nie za swobodnie ci tu, to nasze pole. Już dajcie mi 5 minut. Wypierdzielaj w poskokach. O kurwa. No proszę, nie kręcił, będę potrzebował innego wozu do przetransportowania skrzyni. Dostaw mnie! Oj, chyba coś czuję, że dostanę ostry pierdol. Strasznie tutaj kondycja w tej gierce schodzi ogólnie. Super ważna jest ta kondycja. O, żartowałem, dobra ewakuacja. Fastem. To że kuszę mi rozpierdolę tego. Nie mam kusy? O, mam. Myk. To jest jakaś... Nie! To jest sterowanie w tej grze! Jest takie głupie! Dlaczego? Dlaczego to sterowanie jest takie dziwne? Poczekajcie. Dobra widzowie, zmieniłem to sterowanie, bo... Teraz, no, teraz ma to jakiś sens, w sensie... Teraz jakoś to ogarniam, bo tak to jest ciężko strasznie. Albo jestem... O, no i teraz będzie mi się odwrotnie mylić wszystko. To jest jakaś półautomatyczna skrzynia, kurde, strzelania, wiecie. Coś tam. Nawet nie wiem, co do końca chciałem powiedzieć. W każdym razie szybko strzela kusa. Jest jakieś... No, a, bo to jest taka automatyczna, co podaje. Co to? Wyparz naszego wozu. Kurwa, no wszyscy chcą mnie pobudzić. Panie władzo. Dobra, mi. Nie wiem, czy to się opłaca, są mieczem, wolę go chyba zabić. Chodź. Myk! Chodź tu! Ty, co? Co kurwa? Ja nie mogę, on może? Jebany. Czemu muszę ładować? A, może, bo nie mam tego. Wszystko wiem, uspokój się. Trafię go w wodzie? No kurwa, jaki skam. Ale skam, nie no. Ale oszukaństwo to jest, giga. Wiadomo, że będzie uciekał, bo ma kusy. Dobra, pojedynek na kusy teraz. Dostanę chociaż jakieś ammo? Podniesiono broń kusza, ale czy ammo podniosłem? Nie, albo to jest taka bobikowa kusza, którą trzeba ładować. Miałem jakąś taką turbo dobrą. Dobra, podoba mi się to. Są jakieś rodzaje broni. Więcej niż jedna, więc... To jest git. Uf, cholernie ciężki ten plan B. Może tam jest siano? My powinniśmy jakby... rozpakować to, co tam jest.
uważa, żeby tych ludzi nie przejeżdżać, bo jak przejeżdżamy ludzi, to często się policja i później karawaną muszę zadupcać przez policję. No i kurwa, no to brawo. 10 słów powiedzianych przed tragedią. Numer 1. Wszystko fajnie, wszystko fajnie. A jak oddam misję? Co się stanie, jak oddam misję? Przestań mnie napierdalać. Poka. Nie no, wydupcaj! Nie, czekajcie, zaraz ogarniemy, wszystko będzie dobrze. Mówię wam, będzie koks. Kurwa. A jak w GTA się rozwala. Nie, o, rozwali mi koło. Niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. Szybko, misja, misja. O, znalazłeś się, Bogu dzięki. Być może uratowałeś mi właśnie życie. Jest ono warte dokładnie 400 sztuk złota. Masz, kup sobie coś ładnego. O. O, a co to jest? Można kupić, tak? Kradziej synowie pożyczki z zasadami. Ciśnij E, aby kupić ten punkt zapisu. Cena 100, a pasywny dochód. Cena 1000. Ty, kupuję. Pochcab. Ale szkoda, że pasywny dochód muszę zbierać, ale dzięki temu mogę sobie zapisywać częściej gierkę i nie muszę tak zadupcać, więc jest okej. Dobra, bo ja miałem po prostu zepsuć, ja miałem do kitu tego. Tragicznie miałem ustawione, słuchajcie, sterowanie. Teraz jakby względem ekranu jest 1000 razy lepiej. Ja miałem jakieś kurwa głupie względem myszki. Dobra, spróbujemy, zobaczymy. Może miejskie mordobicie ascetów. Zobaczymy, może dostajemy jakiegoś innego wroga tutaj. A teraz na dwóch się bije. To niedobrze. Pokonaj braci Bolec. Bracia Bolec, o nie. Wiesz, jak ktoś gra po angielsku, to tak samo dobrze się bawi z tymi nazwami. Myślę, że nie ma zielonego pojęcia, kto to jest bracia Bolec. Polska górą. Kurwa, to będzie ciężki przeciwnik, to nie jest tak łatwiutko. Wiedźminę dość było łatwo, mi się wydaje. Tylko znać było... chociaż łatwo może. Znaczy na najwyższym mi chodzi poziomy trudności. To chyba nie było aż tak trudne, jakby można było się spodziewać w większości tych walk na pięści. Natomiast w cyberpunku, Jezus Maria, w cyberpunku... to tak było ciężko wygrać na pięści z tymi braćmi na początku. Jeszcze jak ta laska też taka wielka przychodziła, to się nie dało, bo to trzeba było, słuchajcie, że jesteście jakimś cudem, ktoś to ogląda, jest na etapie grania w cyberpunka i mówi, ja pierchruper, no nie mogę pokonać tej wielkiej laski, nie da się, choćbym to tryhardował jak tylko mogę, to ona jest giga koksem, to wam powiem, że się nie martwcie. Bo ja mam, bo po pierwsze musisz mieć, słuchaj, ulepszenia na bicie, normalnie takie tego. Nie wiem, czemu mówię o cyberpunku w tym, ale jak mi się skojarzyło z tymi braćmi, więc słuchaj, musisz mieć, żeby to zrobić, musisz mieć implanty na tam bicie mocne w cyberpunku. A po drugie, słuchajcie, no i tak jest trudne, więc... ale to bez implantów to nie ma szans. Musisz mieć jakiś dobry implant. Gdzie? Nikt mi wcześniej nie powiedział i próbowałem, kurczę, przechodzić. Nie wiem, nie, chyba z 3 godziny próbowałem przejść. O kurwa, ty zniknął. Bracia Bolec, magicy. I słuchajcie, i próbowałem przejść przez 5 godzin chyba tych braci. I ostatecznie się nie udało i się okazało, że się nie da. Dobra, bracia Bolec pokonani. Zobaczmy, kto to jest, tu jest. Moka. Nie wiem, czy to jest, dostajemy jakieś tam... halabarda, ty. Pierwszy raz widzę. Pokonaj zbój serzy. Zbój... o kurwa, ty, co on mi za kombo sprzedaje? Ty, to ja się... co? Ja jak ja mi... halo? Jest chyba niemożliwe pokonać go. Ja płacę coś za to? Nie, mam nadzieję, że nie. Ty, no nie da się parować, więc muszę prawy... chyba tylko... to jest jedyna okazja, jedyna szansa na to. Spamić lewy przycisk myszy. Niestety problem jest taki giga, że ja mam... że ja klikam prawy przycisk myszy, to mi myszka słowa... patrz, to jest moja myszka, nie? Więc widzisz.
I patrz, jak klikam prawy przycisk myszy, to ona tak skacze jak pojebana, widzisz? I się nie da nawet spamować, znaczy lewy to jest przycisk myszy. Nawet nie da lewego i prawy też jak spamuje. Nie da się nawet spamować przycisku myszy, bo myszka kurwa skacze jakby była. Jak twoja matka, no to nieważne. O kurwa, niedobrze. O, nie no co, ja mam zeza. Dobra, to jest za ciężkie wyzwanie. Wydaje mi się, że musimy się uporać z nim nie dzisiaj. W następnym odcinku. A musimy mieć jakiś pancerz, bo tak to cieniutko może być. Dobra, mamy jakieś tu misje. Jest też jedna misja na dole. To na najbliżej. Sobie ją ogarnę. Zauważyłem, że to jest strasznie dziwne, bo ja normalnie to tak nie bekam. Ale gdy tylko zaczynam nagrywanie, mam wrażenie, że o krew, wino i krew. Ale nawiązań. Nagle zaczynam bekać. I mi się odbija. Synu, czy jesteś gotów, aby wypełnić wolę Boga? Tylko jeśli odpłaci się złotem, a nie rezerwacją w niebie. Widzisz, Bóg pragnie zamienić wodę z tych beczek w wino. Istnieje miejsce, gdzie takie cuda mogą mieć miejsce. Zabierz wóz do sklepu. No dobra. Mapa. No dobra. Ale to jest dziwne, na przykład jak przesiadam się, na przykład teraz klikam do góry strzałkę i powinienem ogólnie jechać do góry, a jadę do przodu. To jest wyjątkowo mylne w pewnych sytuacjach. Bo kiedy zejdę i klikam, kurwa mać, no. Dobra, trzeba szybko tego. Pierogi. Wiemy, wiemy. Jak uda mi się wejść w misję, to pewnie będzie kites. Nie będę musiał wszystkiego robić. Od nowa, albo... Kurwa, tylko jakbym jeszcze wszedł w misję, to by było kos. Fajne jest to, że jak zniszczę deski, to jakby wypada... Deska. Ma to jakiś sens. No kurwa, no jak tam mam wejść, no? Halo! Kto rysował ten mapę? Nie widzę tu kurwa cmentarza. Nie no kurwa! Tak, nie no, nie no widzowie. Ja nienawidzę gier Easy Access, no. No nienawidzę gier Easy Access. I kocham jednocześnie. No. Ten wzbroniony, dobra, fajnie wszystko. Jak u... Co?! Kurwa mać. Dobra, jakoś sobie damy radę. Fastem, fastem. Uciekaj! No i? Dlaczego on mnie... Co kurwa? Czemu mam tylko patyk? Czemu mam tylko patyk? I czemu mam tylko patyk? Halo? Czemu mam dwie misy zaznaczone? Dwie strzałki? Niebo to... To nieprawda. To jest napisane. To nie wiem co to jest. Humankind greatest lie, ludzkości największe kłamstwo, przestać, coś tam, dobra, nie wiem. No i ogólnie na przykład teraz jak klikam do góry, nie, to idę do góry. A jak klikam na, jak jadę koniem i klikam do góry, no to jadę do przodu, czyli mogę też w dół jechać. To może być kurwa wyjątkowo mylne, powinienem zaufać intuicji i wejść tu wcześniej. Teraz wydaje mi się, że nie mam... Ty, mogę skakać! Ale jaja. Ja nie wiedziałem o tym w sumie. Jak w Wiedźminie. Nie wiem, czy istnieje osoba, która grała w Wiedźmina i parowała inaczej niż skokiem. No, jedyne co w Wiedźmaku robiłem to... Ty, jeszcze nie zabiera mi energii. Jestem szybszy dzięki temu. O kurwa, ale opę, skakanie jest. O nie, fuck! Czekajcie. Kurde, nie mam ustawionego wyciszania mikrofonu z jakiegoś powodu. Bo miałem, a bo już wiem, bo miałem przez chwilę w ogóle wyłączony mikrofon. Czyli nie miałem wejścia mikrofonowego, to mam wyłączony. Ma to sens.
Teraz gubić pościg. Czemu mam dwie gwiazdki? Przed chwilą miałem też dwie gwiazdki. Halo. Kurwa, jak ty się chujowo steruje, ty. Co to? Czym ja jadę? Co jest? Halo! Co to kurwa jest? Halo! No. Driftem. To jest takie auto do driftowania, rozumiem. Ale coś im ciężko idzie, ten driftik. No, słabiutko, widzowie. Coś miałem mówić i zapomniałem, co mówiłem. Coś mówiłem, ale gdzieś mi się myśl skończyła. Dobra, spróbujemy tym razem kogoś nie potrącić. Może się uda. To uważać. W mieście tak szybko nie jechać. Dobra, mission complete. Nikt nie potrącony został. Na razie przynajmniej. Czy mi się zbugowały dźwięki? Wydaje mi się, że to są dźwięki tam z tej wiejskiej tej, więc się zbugowały. Jestem zraniony łobuzie. Co? Mówię to wróć na wóz. Chłopy chcą mnie pobić, a ty mi wróć na wóz. Kurwa, no gdzie mam jakąś broń, no? Zginąłem, to mi się broń resetuje? Bez sensu, powinno się wczytywać pół zapisu. Nie resetować broń, ale już kij z tym. Pokój laser, nikt dwa razy w pierdolu nie dostał. A jak się nauczymy, to nie jest aż takie ciężkie. Jest daleko od siebie stając. I w sumie to nudno zaczyna być. Takie bicie się na pięści. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, czy będę mógł kupować różne rzeczy, na przykład lepsze zbroje, więcej HP, bo tam coś. Coś takiego mi brakuje, bo takie. Ja nie jestem jakimś takim fanem podnoszenia rzeczy, jak na przykład tutaj podnosimy sobie jedzenie, żeby mieć więcej życia. Ja nie lubię takich rzeczy. Ja rozumiem, że to jest gra taka śmieszkowa. I na tym ona ma polegać, kumam. Ale wydaje mi się, że dla mnie osobiście lepiej było, jak była mniej śmieszkowa. I że można by było wprowadzić kilka aspektów. Ale... każdy ma jakiś gust. Zgaduję, że na pewno komuś się to podoba. Dobra, mamy to. Ukradnij wóz z winem. Okej. Okay. A gdzie mam ukraść ten wóz z winem? Nie wiem. A to? Który to jest wóz z winem? To? To jest wóz z winem? Wróć z wozem. Dobra. Brakuje mi też pokazania na minimapie drogi, którą powinien się udać. No tak, na wyczucie to ciężko, trzeba się nauczyć. Chociaż mapa nie jest duża. Także na razie jest łatwo, ale... chociaż jak jeszcze są tutaj, zobaczcie, tu są te wszystkie tereny do odkrycia. Co ogólnie może być ciężkie, jak będę miał tylko taką strzałkę. Nie będę wiedzieć, gdzie jest most, gdzie jest wejście, ani nic. Mam wrażenie, że seplenie. Raz, dwa. Chyba jest seplenione. Chwała tobie, synu. Niechaj łaska coś tam. Daruj sobie po prostu zapłać. Cierpliwości, synu marnotrawny. Pierw musimy zawieźć towar do mojej rezydencji. Normalnie z biskupem jest jechane tego. O, wreszcie coś nowego. Jeszcze nie pod... piersi w tym cholernym grajdołku, czy to widzisz? Piesi w tym, co? Pojęcia nie mam, jak poruszać się po cywilizowanej drodze, niczym owieczki bez pasterza. Pojęcia nie mają, dlatego nie cierpię tutaj jeździć. Ile nieuwagi nagle mogę być skazany na wieczne potępienie przez jakiegoś ślepego idiotę. Boże, widzisz i nie śpisz.
Słuchasz mnie w ogóle? Słucham. Płacisz mi za kradzież wina, czy bezsensowne mdlenie? Tym słuszna uwaga. Nie wiem, czy to jest muzyka z GTA, czy ta z tej gry. Wszystko myli. Co się stanie, jak wjadę do wody? Ja nie bym to sprawdził, ale wolę chyba jednak nie sprawdzać ostatecznie. Ładna chata, jak na umierzonego sługę Bożego. Wszystko to za pieniądze stacy, a ty co, hiszpańska inkwizycja. A, nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. Ja się spodziewałem, zapowiedzieliście się w listowni miesiąc temu. A niechcie, zapamiętaj nasze słowa. Nie znasz dnia ani godziny, kiedy pojawimy się ponownie. Myślę, że brakuje tu czegoś, nie pytaj. Masz swoje 30 srebrników. Wydaje mi się, że brakuje chyba... to było dobre, tylko wydaje mi się, że jedyne co ty tutaj zabrakło tak najbardziej to, że czas, w którym ogrywam to już mem się skończył. Już nie jest tak zabawny, przynajmniej dla mnie. Hiszpańska inkwizycja już nie jest tak śmieszna, jak była kiedyś, wiesz co chodzi? Przez co mem był dobry, ale po prostu już był nieśmieszny, mało śmieszny. Muszę przeładowuje się 10 razy szybciej. Maksymalna wartość ładowanych obrażeń. Punktów wytrzymałości. Ja bym to zrobił. To jest punkty wytrzymałości są koksem. 10% niech będzie. To nie jest jakieś turbo dużo, ale no, zawsze to. Potrzebny mi jest koń i chciałbym zakupić chatę. Trzeba iść w dół, idziemy tam, zobaczymy co to jest w górę. Zapomniałem, że nie mam wyciszenia, sorry widzowie. Ogólnie to bym wyciszył i nie ziewał, ale nie mam. Idziemy kupić chatę i zaraz będzie wszystko ustawione normalnie tego. Wydaje mi się, że powinniśmy tu iść misją fabularną, ale nie wiem, chodźmy. Kusza. O! Przewóz towarów. Siekiera! O kurde, poka. Poka siekierę. Nie wiem, czy jest dobra w sumie. Czy siekierą mogę ciąć drewno? To jest pytanie. Nie mogę. Na to wygląda. Więc siekiera jako sama siekiera to moja ulubiona broń. Jeśli chodzi o wygląd siekierą, uwielbiam siekierę. Ogólnie lubię siekierę. Lubię ciąć siekierą. Lubię siekierę. No, coś tu możemy zakupić. Nie wiem, czy nas stać, bo mamy 1400. No, zobaczymy. Proszę? No i zajebiście, wyposażenie. Jedzenie, tarcza, siekiera. Pod przepaśnym prusakiem, tak? Tak, mogę kupić. Okej, będę sobie za każdym razem tu musiał wziąć siekierę, żarcie. Super. I konia. No dobra, to ja tu widzowie zapisuję i widzimy się w kolejnym odcinku. O godzinie jutro, któryś tam, nie wiem, o której, bo zawsze... bo takie końcówki są dziwne, bo ja zawsze mówiłem o godzinie 16. Widzimy się jutro, ale teraz stwierdziłem, że nie wiem, czy do końca o 16 i trzymam kciuki, że jutro na pewno w następnym odcinku. Sorry, że te odcinki były takie przymulane, ale miałem ochotę sobie najzwyczajniej w świecie pograć w gierkę komputerową. A spałem sobie mało. Mam nadzieję, że nie wyszło jakieś super najgorzej. I przypominam tylko lajkuj, możecie wpaść w linki w opisie. My widzimy się w następnym odcinku. Jeszcze raz miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Cześć.